Cześć. Gdzie byłem? Co zrobiłem? A nawet co robiłem? Past simple, czyli powtarzania i odświeżania. Ciąg dalszy. Witam serdecznie na kanale. Żeby zobaczyć, co do powiedzenia na temat Past Simple miałem w 2017 roku. Cześć, witam serdecznie na kanale Rock Your English! Zapraszam do opisu tego odcinka po link, a dziś w ramach odświeżania co po niektórych kwestii trochę ten temat uaktualnimy i rozszerzymy. Past Simple jest czasem bliźniaczym do Present Simple, co oznacza, że będziemy go podobnie tworzyć i podobnie też używać. Przypominam, że Present Simple to było po prostu SVO, a więc podmiot, czasownik i dopełnienie, czyli cała reszta zdania. I czasownik był tutaj w pierwszej formie. Co to znaczy, że czasownik jest w pierwszej formie? To znaczy, że w absolutnej większości przypadków wygląda on po prostu tak, jak znajdziemy go w słowniku. Jeżeli będziemy szukać znaczenia słowa pływać po angielsku, to słownik powie nam, że to jest swim. Jeżeli będziemy szukać znaczenia słowa śpiewać, to słownik powie nam, że to będzie sing. I teraz, żeby stworzyć Present Simple, jedyne co musimy zrobić, to postawić osobę, na przykład you, a później ten czasownik w takiej formie, jak znajdziemy ją w słowniku. You swim. Ty pływasz. They sing. Oni śpiewają. Proste? Proste. Jeżeli jednak postanowimy zamienić to present na past, to właściwie zmieni się niewiele. To dalej będzie SVO, tylko czasownik będzie w drugiej formie. Jak wygląda druga forma w języku angielskim? No cóż, jeżeli czasownik będzie regularny, a większość czasowników w języku angielskim jest regularna, to po prostu dodamy ed. Jeżeli jednak czasownik będzie nieregularny, a choć mniejszość czasowników w języku angielskim jest nieregularna, to jednak często gęsto są to czasowniki bardzo popularne, to musimy się tej drugiej formy nauczyć na pamięć. I nie ma przed tym ucieczki. Przy czym dla pocieszenia powtórzę jeszcze raz, że są to jedne z najpopularniejszych czasowników. W większości przypadków. I bardzo wiele z nich pewnie już znacie, skoro jesteście teraz tutaj na tym kanale. Go, went, buy, bought, be, was. O tym, ile ich jest, chodzą pewne legendy. Pewna konkretna liczba padła w poprzedniej edycji tego odcinka. 638. Natomiast z reguły, w zależności od poziomu, jest to liczba gdzieś tam mieszcząca się pomiędzy 60 a 150 czasownikami, których powinniśmy się nauczyć. W zależności od poziomu. I naprawdę warto się ich nauczyć. To naprawdę są bardzo przydatne czasowniki. No dobra, podmiot, czasownik w drugiej formie, cała reszta. Na przykład, she bought a new motorcycle. Ona kupiła nowy motocykl. Podmiot, czasownik w drugiej formie i cała reszta zdania. Proste? Gdzie bought to oczywiście druga forma od buy, czyli kupować. Co jest oczywiście przykładem czasownika nieregularnego. A z czasownikiem nieregularnym będzie to wyglądać jeszcze przyjemniej. They cleaned her garage. Oni posprzątali jej garaż. I cleaned to jest oczywiście druga forma od clean, a wiemy to po końcówce ed. Albo you jumped into the river, czyli ty wskoczyłeś do rzeki. Znowu ed. Podmiot, czasownik w drugiej formie, cała reszta zdania. Jak natomiast będziemy tworzyć pytania i przeczenia? Przypomnijmy sobie, jak tworzyliśmy pytania i przeczenia w Present Simple, czyli przecież w czasie bliźniaczym. Dodawaliśmy do. Na przykład you eat donuts, ty jesz pączki. Do you eat donuts? Czy ty jesz pączki? Przede wszystkim jednak powinniśmy sobie przypomnieć, co się działo w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład she eats donuts. Ona je, ona jada właściwie pączki. To pytanie też będziemy tworzyć przy pomocy do, tylko że to do ukradnie jeszcze tę eskę i zamieni się w ten sposób w does. A więc pytanie to będzie does she eat donuts? I nie będzie już tu żadnej eski, bo przecież ona jest przy do. No i oczywiście z tego samego powodu przeczenie to she doesn't eat donuts. I też nie będzie żadnej eski, bo ona jest już przy do. Po co zwracam na to uwagę? Po co to przypomina? Ponieważ właściwie w past simple operatorem też jest do. Tak. Wiem, co sobie teraz myślicie. Zwariował. Jakie do? Przecież mi mówili co innego. Przecież ja doskonale wiem, że operatorem w past simple jest zupełnie inne słowo. Otóż w past simple dzieje się dokładnie to samo, co w trzeciej osobie present simple. W
trzeciej osobie present simple do przejmowało eskę z czasownika i zamieniło się w does. Tutaj natomiast do przejmuje drugą formę. Druga forma z jumped i tak samo byłoby też oczywiście z cleaned, czy z bought, czy z każdym innym czasownikiem w drugiej formie przeskakuje na do. A jak wygląda druga forma od do? Otóż do, w razie czego, jeśli traktujemy go po prostu jako czasownik główny, który oznacza robić, jest czasownikiem nieregularnym. I druga forma tego czasownika nieregularnego to oczywiście did. I z tym się już pewnie zgodzicie, nie? Po co to w ogóle mówię? Ano po to, żeby to nie tylko zapamiętać, ale i zrozumieć. Tak jak tutaj do przejmuje eskę i zamienia się w does, tak tutaj do przejmuje drugą formę i zamienia się w did. I tak jak po does nie będzie już w takim razie końcówki s przy czasowniku, tak po did nie będzie już drugiej formy na czasowniku. A więc w tym przypadku pytanie to będzie oczywiście did you jump into the river? I czasownik wraca do pierwszej formy, nie ma już żadnego ed. Jasne? Oczywiście można to sobie pamiętać w dowolny sposób. W szkołach podstawowych często uczą, że dydek zjada edka. W sensie ten dydek, tego edka. Okej, nie ma problemu. Tylko w sumie jak chcemy wyjść poza tę szkołę podstawową, to warto wiedzieć, że technicznie nic tu niczego nie zjada. Druga forma cały czas jest, tylko że na operatorze. Skoro tu jest już ta druga forma, to nie może jej być tutaj. Tak jak skoro tu była SK, to nie było jej już tutaj. No i oczywiście pytanie też będzie tworzone tak samo jak w present simple, to znaczy zaprzeczony operator postawimy przed czasownikiem, czyli po prostu zaprzeczone did, czyli didn't przed czasownik i będzie to wyglądać o tak. You didn't jump into the river, gdzie to didn't to oczywiście skrót od did not. Prawda, że bardzo podobnie jak w present simple? No. To skoro konstrukcję mamy odhaczoną, to teraz kiedy tego używamy? Past simple, jak sama nazwa wskazuje, jest czasem przeszłym. Past to przeszłość. I będziemy go używać wtedy, kiedy będziemy mieli na myśli jakąś czynność, która zaczęła i skończyła się w przeszłości. Jeszcze raz. Czynność zaczęła i skończyła się w przeszłości. To jest tutaj najważniejsze. I patrzymy na tę czynność jako na całość. Widzimy ją w pewnym sensie od początku do końca. Ona kupiła nowy motocykl, czyli my właściwie widzimy od razu w głowie, jak ona poszła do tego sklepu, zapłaciła za ten motocykl, wsiadła na niego i odjechała. Kupiła od początku do końca. They cleaned her garage. Oni weszli do tego garażu, posprzątali tam, zadbali o wszystko, żeby to ładnie wyglądało, wyszli i garaż był posprzątany. Zrobili to od początku do końca. You jumped into the river. Czyli rzeczywiście rozpędziłeś się, albo i nie, niektórzy w sumie robią to z miejsca. I wskoczyłeś do tej rzeki i byłeś w tej rzece. Czynność od początku do końca, jasne? To jest szczególnie ważne podkreślenia później w kontekście czasu past continuous, który będzie na tę czynność spoglądał jednak nieco inaczej. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ jeżeli powiemy, że past simple to jest coś, co my w przeszłości zrobiliśmy, nie będziemy jeszcze wystarczająco precyzyjni. Okej, to powinno wystarczyć, powiedzmy tak, do poziomu A2. Niech tam. Zrobiłem w odróżnieniu od na przykład robiłem, a więc powiedzmy, że past simple. Ale my dzisiaj bądźmy jednak precyzyjni. Past simple to albo jedna czynność, która wydarzyła się w przeszłości, na przykład I woke up this morning, ale też she bought a new motorcycle, they cleaned her garage, czy you jumped into the river. Pierwsze znaczenie, które przychodzi nam do głowy, to po prostu jedna czynność, którą zrobiliśmy w przeszłości, nie? Albo zwyczaj w przeszłości. Zwyczaj, czyli coś, co robiliśmy kiedyś często, ale już tego nie robimy. Robiliśmy. Robiłem. A więc wcale niekoniecznie zrobiłem. Na przykład he ate a lot of donuts when he was in college. On jadł, czyli właściwie jadał, dużo pączków, kiedy był na studiach. Robił to często, robił to regularnie. Robił. Ale również i w tym przypadku tak naprawdę mamy na myśli czynność, która rozpoczęła i zakończyła się w przeszłości. Jasne? Jedna czynność, która wydarzyła się w przeszłości, ewentualnie zwyczaj w przeszłości, czyli coś, co robiliśmy kiedyś często, regularnie. I do tego warto jeszcze dodać sytuacje stałe, stany w przeszłości, gdzie właściwie mielibyśmy problem dopasować to do jednej czynności, która wydarzyła się po prostu raz, czy czegoś, co robiliśmy regularnie. Na przykład I knew him for 20 years. Znałem go przez 20 lat. Czy I wanted to have a Volkswagen Beetle. Chciałem mieć Volkswagena Garbuska. The Volkswagen has no radiator problems. In fact, no radiator.
Jedno i drugie zdanie to sytuacja stała. Jedno i drugie zdanie opisuje jakiś stan w przeszłości. Coś, co trwało przez jakiś czas w przeszłości i już nie trwa, już się skończyło. Ale ciężko powiedzieć w sumie, czy robiłem to regularnie, prawda? Więc, żeby się nie zgubić, też sobie to warto dopisać do regułki. Jedna czynność, zwyczaj, sytuacje stałe i to wszystko w przeszłości i na wszystko to patrzymy od początku do końca. Ta czynność rozpoczęła i skończyła się w przeszłości. Jasne? Pamiętajcie, że wszystko to, to jest przeszłość. Ja wiem, że bardzo wiele podręczników, bardzo wiele książek będzie Wam przede wszystkim mówić, jakich słów używamy z past simple. W sensie wiecie, ago, last week, last summer, last year, yesterday. Ale to naprawdę nie jest aż tak ważne, jeżeli tylko zrozumiecie, że chodzi tu o czynność, która rozpoczęła i skończyła się w przeszłości i nie ma już związku z teraźniejszością. Nie zawsze w zdaniu musi być powiedziane kiedy, żeby to zdanie było w past simple. Nigdzie tutaj nie powiedziałem kiedy, ale to ja zadecydowałem, ja jako rozmówca, ja jako osoba wypowiadająca te zdania, że one będą w przeszłości, że chodzi mi o przeszłość. Jeżeli ja postanowiłem użyć past simple, to znaczy, że ja powiedziałem właśnie, że chodzi o sytuację, która rozpoczęła i skończyła się w przeszłości i już nie ma związku z teraźniejszością. A to, czy ja później dodam yesterday czy last week, to jest już dodatek, to jest już dodatkowa informacja, która może tam być, ale wcale nie musi. Ponieważ pamiętajcie to, co naprawdę często powtarzam, to nie konstrukcje rządzą wami, to wy rządzicie konstrukcjami. Jasne? To jeżeli ktoś chce sobie zrobić zdjęcie tego, co jest teraz na tablicy, to może to zrobić teraz, bo ja to za chwilę ścieram i omówię szybciutko jeszcze jedną kwestię, okej? Okej. Choć przypominam oczywiście, że wszystkie zdjęcia tablicy zrobione przeze mnie możecie znaleźć na Instagramie Rock Your English. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kwestię czasownika być w przeszłości, czyli was albo were, gdzie jak widzicie opcje mamy dwie, ponieważ być jest tak bardzo nietypowe, tak bardzo wyróżniające się na tle innych czasowników w języku angielskim, że nawet w przeszłości odmienia się przez osoby I was, you were, he, she, it was, we, you, they were, co tak naprawdę jest pozostałością tego, jak wszystkie czasowniki wyglądały kiedyś, dawno, dawno temu w języku angielskim. I was, were, czyli być w przeszłości, w zdaniu twierdzącym nie będzie sprawiać jakiegoś specjalnego problemu. Na przykład love was such an easy game to play. Love was such an easy game to play. Miłość to była taka łatwa gra. Albo może nieco jednak łatwiej. The concert was great. Koncert był świetny, był fantastyczny. Nie sprawia to problemu, ponieważ tu też mamy podmiot, czasownik i całą resztę zdania. I oczywiście ten czasownik jest w drugiej formie. Musimy jednak uważać na pytania i przeczenia. Ponieważ jeżeli w zdaniu mamy was albo were, to nie używamy did. Nie będziemy mówić did the concert be great. Tylko przerzucimy na początek was. Was the concert great. Dlaczego tak jest? No cóż, być jest na tyle samodzielne, że radzi sobie samo. Nie potrzebuje żadnych innych operatorów. A tak bardziej dokładnie, to po prostu samo jest tym operatorem. Już niczego więcej nie potrzebuje. The concert was great, a pytanie was the concert great. No i skoro to was jest już samo w sobie operatorem, to też to was będziemy zaprzeczać, żeby stworzyć przeczenie. Tu również nie będzie żadnego didn't. The concert was great. A przeczenie to the concert wasn't great, gdzie wasn't to oczywiście skrót od was not. Past simple, ladies and gentlemen. I myślę, że to właściwie jest już wszystko. Past simple możemy też co prawda użyć do gdybania na temat teraźniejszości, do drugiego trybu warunkowego. On się jeszcze będzie przydawać, ale taki czysty, taki typowy past simple do mówienia o przeszłości to wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Poćwiczymy jeszcze trochę. Szybkie zdjęcie tablicy dla tych wszystkich, którym nie chce się iść na Instagrama i jedziemy. Utwórz pytania i przeczenia do następujących zdań. We built this city on rock and roll. Zbudowaliśmy to miasto na rock and rollu. Jak będzie wyglądać od tego pytanie i jak będzie wyglądać od tego przeczenie? He went to Hollywood. On pojechał do Hollywood. He went to Hollywood, got a tattoo. Pytanie, przeczenie. You shook me all night long. You shook me all night long. Poproszę o pytanie i przeczenie. I może jeszcze it was you and me.
Tak, żeby sobie przećwiczyć was. Okej. Spróbujcie. Pytanie, przeczenie do każdego z tych zdań. Możecie się odpowiedziami, pomysłami, jak to zrobić, pochwalić w komentarzach pod spodem, a ja po jakimś czasie podzielę się odpowiedziami. Po jakimś czasie. Najpierw spróbujcie sami. No. I oczywiście takie zdjęcie, to zdjęcie też będzie można znaleźć na Instagramie Rock Your English, tak jak i zdjęcia z całości dzisiejszego odcinka. Bo ja tak w ogóle to zapraszam na Instagrama Rock Your English, tam jest całkiem fajnie. Zapraszam też na TikToka, zapraszam też na Facebooka, wszędzie tam można się trochę języka angielskiego ze mną pouczyć. Przede wszystkim jednak zapraszam na kolejny odcinek, już za tydzień. Rock Your English! Kolejna powtórka odhaczona. Aha, gdybyście doszli do takiego wniosku, że w przeszłości, past simple, popełniliście na przykład taki błąd, że nie subskrybowaliście tego kanału, to możecie ten błąd naprawić teraz tutaj. A tutaj dodatkowo możecie się dorzucić na kawę dla prowadzącego, a na mojej stronie o tam możecie się dowiedzieć więcej o moich kursach prowadzonych na żywo, online, w doskonałej atmosferze. Zapraszam. See ya!